Proszę o zalogowanie się do systemu. Witam serdecznie. Otwieram, proszę Państwa, 35. sesję Rady Gminy Mstów. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam serdecznie Pana Wójta Gminy Mstów, Pana Tomasza Gęsiarza. Witam serdecznie Zastępca Wójta Gminy Mstów, Panią Małgorzatę Grabowską. Witam serdecznie Panią Skarbnik, Panią Marię Skibińską. Witam serdecznie Panią Sekretarz, Panią Sylwię Kuban. Witam serdecznie Pana Mecenasa Michała Ladę. Witam serdecznie obsługę Rady Gminy, Panią Dorotę Smołuchę oraz obsługę IT, Pana Całusińskiego Jarosława. No i witam naszych gości. Komendanta trzeciego środowiskowego szczepu harcerskiego Skała oraz jego zastępcę, a zarazem pana radnego Rady Powiatu Częstochowa. Witam serdecznie. Proszę Państwa, dostali Państwo wszyscy porządek obrad naszej sesji? Czy są jakieś wnioski o zmianę tego porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku sesji? Proszę o głosowanie. Proszę. Tak, udzielam. Proszę Państwa, na prośbę tutaj Pana Komendanta serdecznie proszę o zabranie głosu przez druhów. Czas, ale również proszę na stół, tutaj może na... Dostałem to jak starczy. Tak jest. Dyrektora Rządzącego Społeczności Jasku
Bardzo dziękuję. Dostałem już życzenia od naszej społeczności szkolnej, także wszystkiego dobrego. Dziękujemy i nawzajem. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, żeby podtrzymać ten nastrój życzeń, to ja chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji imienin naszemu panu wójtowi Tomaszowi. Tomaszu, wszystkiego najlepszego. Tak jak tutaj nikt tak lepiej nie powiedział jak radny powiatu. No, pełnego tego pasma satysfakcji i przyjemności z wykonywanej funkcji. Wsparcia rady, wsparcia pracowników, oczywiście rodziny, no i wszystkiego najlepszego. To może brawa. Proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad, punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad, protokołu obrad 34 sesji Rady Gminy Mstów. Ja bym prosił o przyjęcie bez odczytywania. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem bez odczytywania? Pan Patryk Woźnica, proszę o głosowanie. Okej, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 34 sesji Rady Gminy Mstów? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt czwarty. Informacja z działalności wójta gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za życzenia. Faktycznie jest już taka tradycja, że sesję budżetową robimy 21 grudnia, a to akurat jest świętego Tomasza, także bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ja taki święty jestem, natomiast za życzenia naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkie uchwały, które Państwo podjęli na poprzedniej sesji, trafiły odpowiednio do nadzoru prawnego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie. Cóż powiem, sesja budżetowa to jest jedna z dwóch najważniejszych sesji w skali roku i jest taka tradycja, że na sesji budżetowej dość dużo mówię. Mówię z jednej strony o tym, co zostało zrealizowane w danym roku budżetowym, czyli mamy na myśli rok 2021 i tu faktycznie sporo się zadziało i uważam z pełną premedytacją to mówię, że praktycznie wszystko to, co żeśmy sobie wczoraj w zeszłym roku założyli, to praktycznie pomimo tego trudnego czasu covidowego to żeśmy sobie zrealizowali. To jest naprawdę fajne i budujące, że potrafiliśmy my wspólnie, czyli mówię tutaj o mnie, o pracownikach urzędu, o Państwu radnych, zaplanować tak mądrze, żeby to wszystko zrealizować, a nie było to na pewno łatwe. Z drugiej strony dziś już rozmawiamy na temat budżetu na rok przyszły, na temat planów, zamierzeń. O tym powiem w kolejnych punktach i myślę, że te plany też są, ale o tym, tak jak mówię, później. Mam dwie krótkie prezentacje, znaczy jedną krótką z tego, co się działo w ostatnim miesiącu, a mieliśmy sesję ostatnio 26 listopada, a później taką podsumowującą, bo też jest tradycją, że zawsze jakby wracamy do tego, co się działo przez cały rok, a rok naprawdę był obfity. Otwarcie termomodernizacji budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Zawadzie 3 grudnia, takie uroczyste. No faktycznie szkoła zmieniła się nie do poznania.
Również 29 listopada uroczysty odbiór przebudowy drogi powiatowej na odcinku Srocko-Gąszczyk-Siedlec. To było zadanie współfinansowane wspólnie przez gminę Mstów i Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz 50% środków pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remont drogi powiatowej na odcinku Pancerzów-Kłobukowice, czyli tutaj było, wchodził w zakres frezowanie i położenie nowej nakładki na odcinku 1100 metrów bieżących. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Wancerzowie, o tym też ostatnio wspominałem, została zakończona. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie w realizacji, natomiast już widać naprawdę sporo, jeżeli chodzi o tą inwestycję, i już pierwsze prace technologiczne na początku przyszłego roku. Budowa chodnika w Małusach Małych, ponad 500 metrów chodników. Firma również zakończyła to zadanie i zostało ono odebrane. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie. Również ten odcinek został zakończony od strony Małus. Właśnie w przyszłym roku planujemy wykonanie tego odcinka od strony Mstowa, żeby szlak warowni jurajskich, tak to się ładnie nazywa, został połączony właśnie między Mstowem a Małusami Wielkimi. W realizacji jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Krasicach. Ostatnie szlify, no pogoda też była troszeczkę kapryśna, natomiast to jest akurat zdjęcie troszeczkę wcześniejsze. W tym roku zadanie zostanie zakończone. Zadanie, które przejdzie na przyszły rok, czyli rozbudowa budynku garażowego SP Mstów w Mstowie. Tu termin bodajże jest do końca kwietnia, także spokojnie jeszcze te prace będą kontynuowane przy lepszej pogodzie. Jak również przebudowa budynku usługowego, czyli popularnie zwanej remizy w Srocku. Również to zadanie zostało i będzie kontynuowane w roku przyszłym. Zakończyliśmy pracę przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych na ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie. To jest fundusz sołecki, czyli tutaj powstały nowe ścieżki, nowa ścieżka z kostki brukowej i zamontowane również urządzenia do i elementy placu zabaw. Progi zwalniające to również fundusz sołecki w Mstowie na ulicy Norwida i w Małusach Małych, na tym odcinku, gdzie był kładzony chodnik, także również to zostało w ostatnim czasie wykonane. Pierwsza elektroniczna syrena alarmowa powstała, czy została zamontowana w jednostce OSP Jaskrów i zadanie zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Kolejny rok z rzędu składamy wniosek do tak zwanego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, czyli to są pieniądze, którymi rozporządza wojewoda i składamy to po raz już drugi na te trzy linie wewnętrzne, które uruchomiliśmy od 1 marca tego roku. Będzie to dalej kontynuowane. Otworzyliśmy oferty na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie. Mieliśmy zabezpieczone niecały 1 000 000 zł. Najniższa oferta to jest 1,5 miliona. No taki jest trend w tym momencie, jeżeli chodzi o ceny materiałów. Ostatnio też widziałem otwarcie chyba jakiejś oferty na wykonanie mostu, to było w województwie małopolskim, też oferta była 3 razy wyższa niż to, co oni sobie zabezpieczyli, także postanowiliśmy, że spróbujemy to jeszcze raz ogłosić, zobaczymy jeszcze w jakiej formie, natomiast na pewno trzeba się liczyć z tym, że będzie to więcej niż to, co żeśmy sobie zakładali w ramach wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o wydarzenia, rodzinny turniej tenisa stołowego w Mokrzeszy 3 grudnia, sympatyczne wydarzenie już po raz trzeci zorganizowane. Mstowski kiermasz bożonarodzeniowy, no tutaj jakby oczekiwania przerosły to, co się później wydarzyło, czyli no, wyszła nam świetna impreza przy fajnej pogodzie. No tutaj siłą były panie z kół gospodyń wiejskich, 8 tych kół się wystawiło na swoich stoiskach i można było znaleźć naprawdę wiele ciekawych rzeczy, ozdoby świąteczne, jakieś wypieki, niespodzianki kulinarne, no i oczywiście, co też było ważne, jakieś grzane wino, to myślę, że to się cieszyło chyba największą ciekawością.
I również podczas tego kiermaszu było spotkanie ze świętym Mikołajem. Kolejka była tak duża w tym roku, że no, ja takie nie pamiętam. Blisko 500 różnego rodzaju prezentów rozdaliśmy, każde dziecko coś dostało. Także był taki moment, że dyrektor GOK-u zastanawiał się, czy mu wystarczy tych prezentów, ale wystarczyło. 30-lecie działalności Związku Gmin Jurajskich, byliśmy tu wspólnie z panem przewodniczącym w gminie Wielka Wieś pod Krakowem. No, tutaj uroczystość całą prowadził Adam Markowski, jak państwo wiedzą, przez 8 lat tutaj był wicewójtem w gminie Mstów. Natomiast fajna impreza i fajnie, że 30 lat już ciągiem ten Związek Gmin Jurajskich działa i promuje naszą Jurę krakowsko-częstochowską. Spotkanie Rady Społecznej 14 grudnia Ośrodka Zdrowia w Mstowie, już w nowych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia, tej nowej części wybudowanej. Uroczyste otwarcie jest planowane na początku roku przyszłego, tam jeszcze są takie prace kosmetyczne, natomiast no, wygląda to już bardzo, bardzo ładnie i estetycznie. I wydanie świąteczne Mstowskiego Forum, ono już jest w wersji elektronicznej na naszej stronie, natomiast w najbliższym czasie pojawi się również we wszystkich domach w naszej gminie. Życzenia to może później, to przekażę jeszcze przy następnym punkcie. I za tą część prezentacji dziękuję. Jarosław, bardzo bym prosił o tą drugą. Postaram się naprawdę w telegraficznym skrócie, bo tych slajdów jest dużo, ale to znaczy, że też dużo się działo w naszej gminie i to, co wspomniałem, COVID nam zupełnie nie przeszkadzał przy realizacji inwestycji. Co jest ważne, dotknęliśmy, chyba to się pierwszy raz zdarzyło, praktycznie wszystkich dziedzin życia samorządu gminnego. No zaraz państwo zobaczycie na slajdach, o czym mówię, i praktycznie w każdej dziedzinie coś się działo. Ale zanim do tego przejdę, to najpierw o kasie, czyli o pieniądzach, które jakby będą do wykorzystania w kolejnych latach, czyli nabór kwietniowy, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, i tutaj mamy jakby trzy dofinansowania na trzy różnego rodzaju inwestycje. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, to żeśmy już wykorzystali. 700 tysięcy na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę, przyda się na pewno i wykorzystamy to w roku przyszłym, mam nadzieję. I 2 miliony na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Sadową w Ancerzowie. To jest inwestycja wojewódzka, wartość 6 milionów, po 2 miliony gmina, właśnie pieniądze z RFIL-u i Zarząd Dróg Wojewódzkich. To zadanie będzie rozpoczęte w roku przyszłym, a zakończone, mam nadzieję, w roku 2023. I te dwie rzeczy z ostatniego czasu, czyli Rządowy Fundusz Polski Ład, przebudowa drogi gminnej Głobukowice-Kuchary, ponad 5 milionów złotych dofinansowania, i przebudowa dróg osiedlowych Modrzewiewa-Sosnowa-Klonowa w Ancerzowie, ponad 3 miliony. Te przetargi będziemy na początku roku ogłaszać i będziemy oczywiście inwestycje realizować. I 2,5 miliona na inwestycje typowo kanalizacyjne w naszym przypadku. Myślę, że to też wykorzystamy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. W przyszłym roku ładnie nam to się zagospodaruje. Także to sumując, to jest około 11 milionów, które już na tą chwilę mamy na przyszły rok do wykorzystania, co cieszy, bo to wszystko pójdzie w inwestycje. Ale wracając do tego, co wykonaliśmy. Targowisko w Cegielni, no to też wiele lat był taki element, który był niedokończony. Kiedyś tam był pierwszy etap, chyba w 2013 roku, a w tym roku udało się to już jakby dokończyć. Jest to element ważny nie tylko dla naszej gminy, ale też dla ludzi, którzy korzystają z tego targowiska z innych gmin. Zdrowie, czyli rozbudowa ośrodka zdrowia w Mstowie, to też jest ważny element. Projekt był z 2012 czy 2013. Staraliśmy się o dofinansowanie, w tym roku wreszcie się udało dopiąć i ta część już nowa wygląda naprawdę jak z XXI wieku. Szkolnictwo, czyli tutaj w tym roku to właśnie jest termomodernizacja szkoły w Zawadzie, no szkoła wygląda też zupełnie inaczej niż było.
drogownictwo, czyli drogi. Tu wspólnie z powiatem, o tym mówiłem, przebudowa drogi Srocko-Siedlec, 4 miliony wartość całej inwestycji, z tego my dokładamy raptem 25% do całości, a wychodzi ponad 3-kilometrowy odcinek bardzo ładnej drogi, z której nie tylko nasi mieszkańcy korzystają, ale jak najbardziej też. Jeżeli chodzi o, jeszcze o inne tematy z powiatem, bo to, co podkreślał pan radny powiatowy Robert Knysak, nam się od wielu lat dobrze współpracuje z powiatem i wykonujemy kolejne inwestycje. Wiosną wykonywaliśmy odcinek Brzyszów Małusy Małe, ponad 1,5 kilometra drogi, która była po zimie w fatalnym stanie i udało nam się tą nakładkę wykonać. W Jaskrowie odcinek ulicy Ołowianka, czyli droga powiatowa 1005S, również położona nakładka, i ostatnio na odcinku Pancerzów-Kłobukowice, gdzie też ona już była w stanie średnim. Praktycznie z dróg powiatowych to teraz nam zostaje jeszcze na przyszły rok, jak Bozia da, odcinek Skrzydlów-Krasice. Myślę, że będę miał dobre wieści, ale na razie niczego nie będę zapeszał za wcześnie. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Ancerzowie, to o tym mówiłem. Droga transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie, też o tym wspominałem. Remont ulicy Krótkiej w Krasicach, wykonany wiosną w ramach remontów nawierzchni bitumicznych. Budowa chodnika w Małusach Małych, pierwszy etap, drugi będzie kontynuowany w kolejnym roku. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Krasicach, czyli znów oświata. Remonty nawierzchni, to co roku wykonujemy, też fajne odcinki w Małusach Małych, to jest to dokończenie Fogru z zeszłego roku, tam brakowało około 400 metrów, w tym momencie jest ładny ciąg, to się nazywa, tak przynajmniej mieszkańcy Małus Małych mówią, że to jest obwodnica Małus Małych, może tak, kto zna ten skrót, ten tam jeździ. W ramach remontu oczywiście też wykonaliśmy inne odcinki, parking przy szkole w Kucharach, ulica Krótka, odcinek drogi w Latosówce w kierunku Przybyłowa, czyli w kierunku gminy Kłomnice. Remonty cząstkowe to tak jak co roku też były wykonane wiosną i jesienią. Inwestycje kontynuowane, które przechodzą na rok przyszły. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, rozbudowa garaży OSP Mstów, to będziemy kończyć w przyszłym roku, i przebudowa budynku usługowego w Srocku. Z takich też inwestycji związanych z ochroną przeciwpożarową, bo to też jest kolejna dziedzina życia samorządu gminnego, no to też ważne prace termomodernizacyjne budynku remizy OSP Zawada, wykonane wiosną. Inicjatywa sołecka, czyli pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, dołożone 50% do naszego funduszu sołeckiego, i powstał naprawdę fajny teren rekreacyjny w Krasicach, przy szkole, przy boisku, przy kościele, także każdy tam coś może znaleźć dla siebie. Ogrodzenie terenów rekreacyjnych, czyli zbiornika w miejscowości Małusy Wielkie, no naprawdę w tym momencie ten teren też wygląda jak przestrzeń publiczna, tak to powinno wyglądać. Zagospodarowanie na ulicy Jaskrowskiej w Ancerzowie, też fundusz sołecki, o tym wspominałem. Instalacja fotowoltaiczna, pierwsza w naszej gminie na budynku remizy, czyli na budynku OSP Mokrzesz. W przyszłym roku wiem, że Małusy Wielkie też się do tego przymierzają, a właściwie już przymierzyły. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Mokrzeszy, to jest też fundusz sołecki, parking, i tutaj przy szkole taki skwerek, który no, też wyglądał wcześniej średnio, natomiast w tym momencie jest ładnie zagospodarowany. Ogrodzenie przy szkole w Jaskrowie, kolejny etap. Monitoring wizyjny w Siedlcu, w trzech lokalizacjach, również z funduszu sołeckiego. Zagospodarowanie skweru przy Stawie w Zawadzie. Domek sołecki w Kuśmierkach, to wszystko jest fundusz sołecki. Altana sołecka w Cegielni. Remont łazienek w remizie OSP Małusy Małe, też z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Progi zwalniające, to o nich wspominałem podczas poprzedniej prezentacji. Remont sali gimnastycznej w szkole w Małusach Wielkich, czyli cyklinowanie i czyszczenie parkietu. Wiaty przystankowe, czyli to, co kontynuujemy rokrocznie, kolejne powstały w kilku miejscowościach naszej gminy i w przyszłym roku też to będzie kontynuowane. Nowy samochód specjalny dla jednostki OSP Mstów.
oświetlenie przejścia dla pieszych. Niby drobna inwestycja przy drodze wojewódzkiej, ale to nawet ostatnio któryś z wójtów mówi, że jakoś tak mówi jasno u was w tym stowie, jaśniej się zrobiło. No faktycznie, bo te dwa podświetlenia robią bardzo dużą różnicę i są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Oświetlenie przestrzeni publicznej, to tych realizacji mieliśmy sporo, natomiast tutaj przy szkole, w miejscowości Brzyszów czy w miejscowości Krasice, no zawsze jest troszeczkę jaśniej i też bezpieczniej. Piłkochwyty przy szkole podstawowej w Mstowie. To jest projekt, który będziemy w przyszłym roku realizować, złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich Brzyszowie, strefa rekreacji, dofinansowanie w ramach Partnerstwa Północnej Jury. Także też na pewno tutaj w tej inwestycji pomożemy, jeżeli chodzi o wykonanie. Kolejne dokumentacje projektowo-kosztorysowe, to między innymi właśnie dokumentacja na ścieżkę rowerową łączącą gminę Mstów i gminę Olsztyn. Dokumentacja na ulicę Krótką w Latosówce w porozumieniu z gminą Rędziny. Tradycyjne wiosenne przeglądy i remonty placów zabaw, również doposażenia w nowe urządzenia. Tutaj takie prace w Urzędzie Gminnym Mstów, remont korytarzy. To, co wspominałem wcześniej, od 1 marca uruchomiliśmy 3 linie wewnętrzne w ramach tak zwanych przewozów, Funduszu Przewozów Autobusowych i kolejny rok również składamy o dofinansowanie z tego funduszu. Również ruszyła komunikacja powiatowa od września. Tutaj szczególnie nas interesuje linia przez Srocko, Brzyszów, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Kobułczyce. Tutaj też jakby sygnał do Państwa Radnych, gdyby była potrzeba jakiejkolwiek zmiany rozkładu tej linii, to jak najbardziej jesteśmy tu otwarci, zresztą powiat też jest otwarty, tylko żeby nie wozić po prostu pustego jurajskiego powietrza. Kolejny rok kontynuowaliśmy program wymiany starych kotłów grzewczych, który również będziemy i planujemy kontynuować w roku przyszłym. Program wymiany wyrobów czy usuwania wyrobów zawierających azbest, dofinansowania dla jednostek OSP, tutaj z WFOŚ-u i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, okładce już wspominałem. Wydaliśmy piękny album Krajobraz i Przyroda w gminie Mstów w tym roku. Mieliśmy podsumowanie, czyli wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. I tu muszę Państwu powiedzieć, że porównując liczbę zaleceń z okolicznych gmin, to my po prostu jakbyśmy nie mieli tych zaleceń, bo mieliśmy taką przyjemność, porównywaliśmy, także tu wielkie ukłony i gratulacje wobec Pani Skarbnik, bo ona się też denerwowała na początku, że tam gdzie nie było 7 czy 8 zaleceń, a się okazało, że inne gminy miały po 25, po 30, także to jest taka różnica. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w tym roku również się odbył na terenie całej Polski i naszej gminy. I wydarzenia, czyli turniej halowy Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Złote Gody, to mieliśmy jakby dwie tury w lutym i później jeszcze w drugiej połowie tego roku. To jakieś sprzątanie świata, tak wspólnie z Wydziałem Prewencji Policji. Pieziorskale, czyli tutaj działalność GOKU i Koła Gospodyń Wiejskich Mstowianki. Powiatowy konkurs wiedzy i umiejętności Jestem Bezpieczny, to też bardzo duże wydarzenie i fajna promocja dla naszej gminy. Kampania SeniorNet, też wspólnie z policją. Popołudnie dla seniora w Mokrzeszy w czerwcu. Memoriał piłkarski, już kolejny, piąty, imienia świętej pamięci Konrada Terasa, wieloletniego sołtysa miejscowości Mokrzesz. Mstów Triathlon, fajne też wydarzenie, ponad 300 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Święto Jabłka udało nam się wreszcie zrobić, no i ludzi faktycznie było mnóstwo, zresztą gwiazdy przyciągnęły, kombi, Chadomen i inne różnego rodzaju atrakcje. Tutaj podsumowanie takiego konkursu Partnerstwa Północnej Jury, gdzie wśród laureatów było sołectwo Siedle za montaż monitoringu, no i nagrodę odbierał sam osobiście sołtys Krzysztof i przewodniczący rady Krzysztof Choryłek. Dzień Sportu i Zabawy w Srocku też udało się po raz kolejny zorganizować tą imprezę i bardzo fajnie, bo już po raz piąty wraz z biegiem przełajowym. Słodki piknik w Małusach Wielkich, zresztą tych pikników było dużo organizowanych przez różne koła gospodyń wiejskich i fajnie, bo ta energia została fajnie zagospodarowana.
Narodowe Czytanie 2021, piknik wybitnego reprezentanta Śląska. To też się odbiło dość dużym echem, bo sporo ważnych osób ze świata piłki nożnej było w jednym czasie w Mstowie, na czele z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Stulecie szkoły w Jaskrowie, to o tym mówił pan dyrektor. Pomagamy Polakom na Kresach, kolejna edycja tej akcji. Kolejne Złote Godo, o których wspomniałem, 21 września. Forum Sołtysów, tu zostaliśmy wyróżnieni za Mstowską Noc Świętojańską, 30 września było w Koszęcinie. Artur Barcisz Show w GOK-u w Mstowie. Zjazd oddziału gminnego OSP w Mstowie 6 listopada, wybory nowych władz, no, praktycznie zostały w bardzo podobnym składzie, co i wcześniej. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkanie kół gospodyń wiejskich, to jest jakby kontynuacja tych pikników, które były wcześniej, a turniej rodzinny, to o tym wspominałem, w Mokrzeszy, a właśnie na kanwie tej energii kół gospodyń wiejskich odbył się pierwszy mstowski kiermasz bożonarodzeniowy i on, myślę, będzie kontynuowany w latach następnych. 30-lecie ZGJ, o tym wspominałem, mstowskie forum i życzenia. Także starałem się to zrobić jak najkrócej, jeżeli za długo, to bardzo przepraszam, natomiast no, jak się zbierze wszystkie te slajdy do jakby w całość, to widać, że ten rok był naprawdę energetyczny, a każda ta inwestycja, która była i każde wydarzenie, to do tego można by jeszcze dołożyć naprawdę wiele różnych historii i opowieści, bo to nie jest tak, że od razu coś rzuca się hasło i jest zorganizowane. Przy każdej tej inwestycji, a szczególnie przy tych małych, naprawdę trzeba było sporo zabiegów, ale to cieszę później, że wszystko się udało. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, chciałem tylko przypomnieć, że drugą miejscowością, gdzie na remizie jest fotowoltaika, to jest miejscowość Siedlec. Przepraszam, moja mała ojczyzna. Dziękuję bardzo, panie Wójcie. Proszę państwa, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 łamane przez 267 na 2021 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego. Proszę państwa, przypomnę. Proszę panie Wójcie. Temat pewnie był omawiany na komisjach, na pewno. Dokładnie tak, to chciałem właśnie powiedzieć. Natomiast ja tak króciutko tylko powiem, że od razu podsumuję i punkt 5 i punkt 6, bo to są tematy związane z dotacjami dla powiatu częstochowskiego. Mieliśmy w planach i mamy, czy wcześniej planowaliśmy, dwie inwestycje związane właśnie wspólnie z powiatem, czyli remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w Małusach Wielkich oraz remont nawierzchni pobocza w ciągu drogi powiatowej w Wancerzowie na ulicy Gminnej. I kolejność miała być taka, że Małusy Wielkie miały być wykonane w tym roku, Wancerzów w przyszłym i tak było wstępnie uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg. Na prośbę właśnie Powiatowego Zarządu Dróg zamieniliśmy kolejność wykonania tych inwestycji. Natomiast no, tutaj niezbędna jest uchwała Rady Gminy i dwie uchwały właściwie Rady Gminy, żebyśmy mogli podpisać aneks do umowy na wykonanie tego odcinka w Małusach Wielkich. Stąd też była taka prośba do państwa radnych, żeby taką uchwałę podjąć w dniu dzisiejszym, a zaraz potem my z panią skarbnik możemy podpisać właśnie aneks do już wcześniejszej umowy z powiatem i z Powiatowym Zarządem Dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie punktu 5? Nie ma. Proszę o oddanie głosów. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego. Rozumiem, że pan Wójt odpowiedział nam konkretnie na pytania. Czy są jakieś pytania do pana Wójta? Proszę bardzo. Pan Patryk Woźnica, radny gminy Mstów. Bardzo proszę. Zarząd powiatu do wykonania tej nakładki, jak bardzo zniszczonej drogi.
mieszkają w ulicy Kwiatowej na Pancerzowej, także jeszcze raz dziękuję i bardzo się cieszę z tych zapowiedzi, które tutaj Pan Wójt dzisiaj na slajdach przedstawił w zakresie tych inwestycji. Oraz co, no bardzo dziękuję radnym też wszystkim za wsparcie i zrozumienie, że pozwalają też jakby tej miejscowości Pancerzów jakby dogonić inne miejscowości z gminy pod tutaj pod względem tej infrastruktury technicznej. Także jeszcze raz bardzo raz dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Temat omawiany. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik odnośnie tego tematu? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Też był temat omawiany. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj proszę Panią Skarbnik o zapoznanie nas z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwałą nr 4200/7/194/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku zostaliśmy powiadomieni o opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała brzmi następująco. Na podstawie artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 13 punkt 12, artykuł 19 ust. 2 i artykuł 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mstów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mstów na lata 2022-2029. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisała przewodnicząca siódmego składu orzekającego pani Sylwia Nowakowska. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Proszę o głosowanie. O, i widzisz, proszę panie przewodniczący o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny punkt naszej sesji Rady Gminy to jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022. Proszę Panią Skarbnik o przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwała nr 4200/7/192/2021 siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mstów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykułu 19 ust. 1 i 2, artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mstów projekcie uchwały budżetowej Gminy Mstów na 2022 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisała przewodnicząca 7 składu orzekającego pani Sylwia Nowakowska. I korzystając jeszcze z tego, że jestem przy głosie, odczytam państwu jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Mstów. Jest to uchwała numer 4200/7/193 przez 2021 siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2021 roku. Na podstawie artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 19 ust. 1 i 2, artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1 468 961 98 przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Mstów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisała przewodnicząca 7 składu orzekającego pani Sylwia Nowakowska. To tak sprawnie poszło, że nawet nie zdążyłem wcześniej, znaczy zdążyłem już na komisjach omówić i pani skarbnik również ten projekt budżetu, państwo radni go doskonale znają, natomiast może też przedstawię takie krótkie założenia dla tych, co nas oglądają lub też może później będą oglądali, żeby większość mieszkańców zainteresowanych wiedziała, co my tak naprawdę chcemy w przyszłym roku zrobić w ramach tego budżetu gminy Mstów. Zanim do tego przejdę, to ja również bardzo dziękuję za przyjęcie tego projektu budżetu i dziękuję za stworzenie tego, współtworzenie tego projektu, szczególnie tutaj na ręce pani skarbnik Marii Skibińskiej. Ona naprawdę bardzo dużo zdrowia w trudnym dla siebie czasie poświęciła, żeby ten budżet dopiąć i tu wielkie wyrazy uznania i podziękowania. Dziękuję również mojej zastępczyni Małgorzacie Grabowskiej, dziękuję pani sekretarz Sylwii Kuban, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, bo oni też, ich wnioski były brane pod uwagę przy ustalaniu tego budżetu, projektu budżetu, państwu radnym, mieszkańcom, tak naprawdę każdy dołożył swoją cegiełkę, żeby ten projekt powstał. A teraz mamy rok czasu, żeby ten projekt wcielić w życie, a rok to naprawdę czasem robi ogromną różnicę, bo ja bym się cofnął dokładnie do daty 21 grudnia 2020, czyli rok temu, jak na tej samej sali, w tym samym miejscu też omawiałem projekt budżetu na ten rok i zastanawialiśmy się, co nam ten rok obecny przyniesie. I patrzyłem po twarzach państwa i widziałem taką lekką niepewność, no bo no mieliśmy też jakby ciągle COVID, mieliśmy lockdowny, mieliśmy inne trudności. No i dziś po roku czasu możemy z całą stanowczością powiedzieć, że nam się te cele
to, co wcześniej wspominałem, udało zrobić, bo praktycznie wszystko to, cośmy sobie zaplanowali, było zrealizowane. Wracając do projektu budżetu na rok przyszły, no to wiadomo, jest obszerny dokument, ponad 100 stron, wiadomo, to jest jakiś plan działania, bo budżet to są tylko cyfry lub aż cyfry, natomiast to jest konkretny plan działania i wizja, nasze pomysły, co chcemy zrobić, a to też nie są tylko nasze pomysły, bo to są pomysły, to co wspominałem, i mieszkańców, i sołtysów, i różnego rodzaju stowarzyszeń, i my je po kolei wdrażamy według ważności, według możliwości finansowych i według potrzeb, bo nie da się wszystkiego zrobić za jednym zamachem, wiecie Państwo o tym doskonale, no bo nie da się po prostu. A moją skromną rolą jest to wszystko przełożyć później, czyli te pomysły przełożyć na cyfry, bo ja generalnie bardzo lubię bazować na konkretnych cyfrach. Z nieba gdzieś te pieniądze nie chcą nam spłynąć, no niestety. Jeżeli chodzi o ten projekt na rok 2022, jak wspominałem rok temu i wtedy się nie pomyliłem, że rok 2021 był dobrym rokiem do inwestowania i faktycznie był dobrym, przynajmniej pierwsze półrocze tego roku, bo przetargi wychodziły tanio, dzięki temu udało nam się zrobić więcej. Przyszły rok, już z góry mówię, że na pewno taki nie będzie. To żeby sobie to też uświadomić, bo trzeba mieć jakąś nadzieję, że będzie tak samo łatwo jak w tym roku, ale nie będzie, bo mamy szalejącą inflację, mamy wzrost ceny surowców, wzrost cen paliw, cen energii, zresztą to też w prywatnych gospodarstwach Państwo też będą odczuwali. To wszystko się przełoży na ceny ofert na przetargach. Niestety, takie będą fakty. Dodatkowo, może to też i dobrze, pojawi się dość duży zastrzyk pieniędzy z Polskiego Ładu dla wszystkich gmin, a to automatycznie spowoduje nasilenie jakby wysokich cen na przetargach, bo tych przetargów będzie dużo. Jeżeli portfel danej firmy się wyczerpie, to ona później będzie składała ofertę do przetargu, ale ona już będzie dużo wyższa niż ta, która gdzieś tam wcześniej była wygrana. Także rok na pewno będzie ciężki, natomiast my nie załamujemy rąk, bo inwestycje są bardzo potrzebne, żeby rozruszać tą naszą gospodarkę i myślę, że każda gmina musi sobie to brać pod uwagę, że po prostu musimy inwestować, nie mamy innego wyjścia i bardzo bym chciał, żeby te nasze plany zostały zrealizowane. I stąd kolejny rok duże pieniądze przeznaczamy na inwestycje, to jest ponad 20%, dokładnie 23,4. Na tą chwilę jest to kwota 14 217 850 zł 9 groszy, ale ja już wiem, że ona będzie większa z racji tego, że pewnie jeszcze jakieś pieniądze pokażemy w ramach wolnych środków na początku roku, tak jak to było w tym roku. Jeżeli chodzi o inwestycje, to Państwo radni to znają, natomiast tak mówię, bardziej jest to informacja dla naszych mieszkańców, którzy nas oglądają. No to tak, inwestycje kontynuowane, no to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, ponad 10 milionów, to jest największa inwestycja. Ona może nie będzie jakoś widoczna, natomiast z punktu widzenia strategii gminy jest bardzo ważna. Budowa garaży dla OSP Mstów, przebudowa budynku usługowego OSP w Srocku, to jest też kontynuowane. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz składki przez rzekę Wartę w Mstowie, tutaj no myślę, że bardzo chcemy rozstrzygnąć ten przetarg w przyszłym roku i tą inwestycję zrealizować. Dwa tematy związane z Rządowym Funduszem Polski Ład, czyli przebudowa drogi gminnej Kłobukowice-Kuchary i przebudowa dróg gminnych Modrzewiewa-Sosnowa-Klonowa w Wancerzowie. Wspólna inwestycja z Urzędem Marszałkowskim, czyli z Zarządem Dróg Wojewódzkich, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 786 z drogą powiatową w Wancerzowie. To jest zadanie rozbite na lata 2022-2023. My w przyszłym roku mamy wkład w wysokości 200 tysięcy złotych, natomiast w roku 2023 będzie ta kwota już dużo, dużo wyższa. Jeżeli chodzi o pomoc dla starostwa, no to na pewno to, co Państwo radni już wiedzą, na pewno będziemy aneksować umowy na remont chodnika i pobocza w Mołusach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 1038S i pewnie pojawią się inne tematy. Pewnie będziemy rozmawiać na temat drogi powiatowej Skrzydłów-Krasice. Tak słyszałem, że ma być składana do kolejnej edycji Polskiego Ładu przez powiat, ale no, to się pewnie okaże. Nie wiem, może chodnik Cegielnia, Kuchary kolejny etap, może ulica Wolności w Mstowie nakładka, może jakieś inne tematy.
To będzie uzgadniane na początku roku z władzami powiatu, a do tej pory żeśmy się zgadzali, także myślę, że to, że też tak będzie. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, to budowa chodnika w Małusach Małych, tradycyjne remonty nakładek, na pewno to będzie remont ulicy Równoległej w Mokrzeszy, na pewno ten odcinek szlaku Warowni Jurajskich i od Mstowa, i od Małus Wielkich. Kilka inwestycji, tak jak wspomniałem, będzie wprowadzonych w roku przyszłym z wolnych środków. Jeszcze ich nie pokazywaliśmy, bo nie mogliśmy w tym roku. Natomiast one się na pewno pojawią i tutaj myślę przede wszystkim o remoncie wodociągu na ulicy Częstochowskiej w Jaskrowie. Tu nie ukrywam, chcemy złożyć wniosek do Polskiego Ładu, jeżeli się teraz pokaże w grudniu tego roku. Na pewno przebudowa ulicy Pszczelej w Jaskrowie, na pewno pętla autobusowa w Srocku, chodnik w Krasicach na ulicy Cmentarnej, pierwszy etap, remiza w Kobyłczycach, z dokumentacji projektowej na pewno droga gminna w Brzeszowie, projekt drogi ulicy Hektarowej w Jaskrowie i dokumentacja na, w Zawadzie na remont drogi od Głównej do ulicy Dolnej. Jeżeli chodzi o stałe punkty budżetu, to dobudowa oświetleń ulicznych, dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, kolejne wiaty przystankowe, o tym wspominałem, remonty i zakup nowych urządzeń na placach zabaw, kontynuacja programu dotacji do wymiany pieców. Z takich jeszcze ważnych tematów to wniosek do funduszu, dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi transportu rolnego w Mstowie w kierunku Małus Wielkich, utwardzenie drogi gminnej ulica Leśna w Siedlcu, strefa rekreacji w Brzeszowie, to jest dofinansowanie dla koła gospodyń wiejskich Brzeszowa, monitoring wizyjny na targowisku w Cegielni, radarowe wyświetlacze prędkości na ulicy Jurajskiej Willowej w Jaskrowie, to jest fundusz sołecki, fotowoltaika na budynku SP Małusy Wielkie, też fundusz sołecki. Z ważnych też takich stałych już składowych budżetu gminy to są dotacje do komunikacji autobusowej, bo ona fajnie sobie kursuje, natomiast no, to są stałe kwoty i to dość duże, znaczne dla budżetu gminy Mstów. Jeżeli właśnie chodzi o utrzymanie linii miejskich numer 26 i numer 30, jeżeli chodzi o GZK do Latosówki i jeżeli chodzi o te trzy linie wewnętrzne, które w tym momencie nam obsługuje PKS Częstochowa z dofinansowaniem funduszu autobusowego. Jakie są zagrożenia? O nich w zeszłym roku już wspominałem i one się ciągle jakby pojawiają przy realizacji budżetu. Coraz wyższe koszty oświaty. No niestety takie są fakty. Ja już jestem na tej sali po raz 16 na sesji budżetowej, 8 lat jako radny, teraz 8 rok jako wójt i niestety z roku na rok te koszty nam rosną, a niekoniecznie za tym idzie subwencja oświatowa. No w tym momencie z budżetu przy założeniach musimy ponad 10 milionów złotych dołożyć i to nam pokrywa około 50% wszystkich kosztów. Natomiast no mówią, że na młodzieży się nie oszczędza, no i my na tą chwilę nie oszczędzamy, póki jeszcze jesteśmy w stanie. Coraz wyższe koszty gospodarki odpadami. To też trzeba sobie zdawać sprawę i uświadamiać mieszkańcom, że one niestety z roku na rok są wyższe. Nam się w tym roku udało. Z biegiem okoliczności, może trochę szczęściem, ale na przetargu mieliśmy tą samą kwotę praktycznie za tonę odpadów, co w ubiegłym roku. Także na pewno nie będziemy tej stawki zwiększać, jeżeli chodzi o odbiór odpadów dla mieszkańców i my, to co mówiłem też na poprzedniej sesji, jesteśmy w tym momencie zieloną wyspą na tle innych gmin sąsiadujących z nami, bo te stawki już są w granicach 30 zł i więcej w okolicznych gminach. My na tą chwilę mamy 23 i z tego się trzeba cieszyć, ale też sobie zdawać sprawę, że przyjdzie moment, że to ta kwota będzie wyższa. No i czynniki zewnętrzne, które się pojawiły w ostatnim czasie, czyli wysoka inflacja, bo ona myślę, że się z nami będzie trzymała jeszcze dobre 2 lata, a to też ma znaczenie dla kosztów funkcjonowania gminy. Wzrost cen paliw, energii, surowców, to o tym, o czym wspominałem, to też się przełoży na bieżące funkcjonowanie. I wzrost kosztów pracowniczych, to też się przełoży na koszty i urzędu, i jednostek, czyli szkoły, biblioteka, ZGK, GOK.
Także no, to są realia, natomiast uważam, że i tak ten budżet jest naprawdę ambitny i chciałbym za rok stanąć tu przed Państwem i powiedzieć, że udało się go w 100% zrealizować. Uważam, że jest to realne, bo w jedności siła i przy udziale Państwa i moich pracowników uważam, że wszystko jest do zrobienia. Życzę teraz, bo czas może na życzenia, życzę przede wszystkim zdrowia, bo ono jest bardzo ważne, jak się okazuje, żebyśmy za rok się spotkali, nie było już tematu koronawirusa. Bardzo bym sobie tego życzył i żeby wszystko wróciło do normalności i żeby się wszystko Państwu w przyszłym roku spełniło i prywatnie, i zawodowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Proszę Państwa, nieuchronnie zbliżamy się do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. I tutaj proszę panią sekretarz gminy, panią Sylwię Kuban o przybliżenie nam tematu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani sekretarz? Nie widzę. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny punkt. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla gminy miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie. Też bardzo proszę panią sekretarz o przybliżenie nam tematu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla gminy miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie wynika właśnie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok. Dzięki możliwości zawarcia umowy z gminą miasta Częstochowa Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi będzie miał możliwość przyjmować osoby nietrzeźwe dowiezione z terenu gminy Mstów. Zadanie to jest kontynuacją zadania z tego roku. Obejmuje właśnie przyjmowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości. Dotacja udzielona w 2021 roku w kwocie 2080 zł wystarczyła na doprowadzenie 8 osób w okresie od maja do września tego roku. Proponowana dotacja celowa na przyszły rok w wysokości 3900 zł wystarczy na pokrycie kosztów przyjęcia 15 osób. Powierzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań Izby Wytrzeźwień zawiera się właśnie w katalogu zadań wymienionych w innym programie na przyszły rok. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały należy uznać za zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Promocji Gminy Mstów
na rok 2022. I tutaj proszę pana przewodniczącego o podanie opinii, jaka zapadła na komisji. Tak, no opinii, czy jest, już podam, może projekt panu. Już momencik. Już momencik podam. Komisja Plan Pracy Komisji Budżetu oraz pozostałych komisji opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Szanowni państwo, Komisja Rewizyjna również ustaliła plan pracy na rok 2022, który został państwu wszystkim przedstawiony. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego na rok 2022. Proszę panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w sprawie planu pracy na 2022 rok został przedstawiony członkom komisji, wypracowany i przyjęty jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Temat był omawiany przez pana kierownika Jarosława Łapetę. Czy ewentualnie są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Proszę państwa, punkt 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Pozwólcie państwo, że zabiorę głos. Przede wszystkim chciałem państwu przedstawić życzenia, jakie otrzymali żeśmy Rada Gminy Mstów i Radni. Może zacznę od najbliższej takiej radosnych, pełnych ciepła i nadziei świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzących 2022 roku. Wójt Gminy Mstów i pracownicy Urzędu Gminy w Mstowie. Dziękuję bardzo. Kolejne życzenia. Życzę, by nadchodzące święta były okazją do zadumy i radości z rodzinnych spotkań oraz przyniosły wytchnienie od zmartwień i trosk. Niech moc i blask Bożego Narodzenia przetrwa w was jak najdłużej, a wszystkie dni 2022 roku niech będą czasem spełnienia marzeń, zdrowia i pokoju ducha. Lidia Burzyńska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Kolejne życzenie. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłości i krzepi nadzieję, a czuwając u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2020 roku. Mariusz Trepka, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Proszę państwa. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, ale i niepokoju. Refleksji dotyczących minionego okresu, ale i planów na nowy 2022 rok. Niech nadchodzące dni wypełnią nas wiarą i nadzieją na lepsze jutro. W tym wyjątkowym świątecznym czasie chcemy życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności i cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów życiowych i zawodowych w nadchodzącym 2022 roku. Podpisane starosta częstochowski Krzysztof Smela i przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie Andrzej Kubat. Kolejne. Panu przewodniczącemu Rady
Państwu Radnym i Sołtysom wraz z rodzicami. Z rodzinami, przepraszam. Najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz noworoczne przekazuje cała społeczność zespołu szkolno-przedszkolnego w Małusach Wielkich. Dziękuję. Oraz jeszcze mamy. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, pachnących choinką, spędzanych w ciepłej i rodzinnej atmosferze, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok życzą dyrektor oraz uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Jana Pawła II w Jaskrowie. Podpisany Robert Knysak, dyrektor. Ze swojej strony chciałem życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Proszę Panie Wójcie. Jeszcze tak króciutko, bo Przewodniczący nas ładnie tu wprowadził w klimat już świąteczny, czytając te życzenia. A ja po prostu dziękuję za naprawdę fajny, dobry rok współpracy, bo to, co wspomniałem, pomimo tych różnych trudności w skali roku, naprawdę dzięki naszej tutaj pracy, ona może często być na zewnątrz obśmiewana, że rzeczy są podejmowane jednogłośnie, że różne jeszcze inne takie historie słyszałem. Natomiast dzięki tej współpracy i dzięki temu, że Państwo rozumieją i jakby ufają mojej skromnej osobie i moim pracownikom, to dzięki temu mamy taki rok kolejny, jaki mamy. I tak jak mówi zawsze Jurek Siwek, dziękuję i proszę o więcej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś, bardzo proszę, Jerzy Siwek. Już podaję, przepraszam, bo tak się do niego przyzwyczaiłem. Prawdopodobnie nigdy mi nie słychać, dlatego dzisiaj. Chciałem Panie Wójcie, Pani Zastępczyni, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz serdecznie i całej Radzie wszystkim podziękować za te inwestycje, jakieśmy na terenie okręgu wyborczego zostały zrobione. Za szkołę, za remizę, za wodociągi, za wszystko. I dziękuję Panie Wójcie, no jak zawsze, proszę o więcej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tematy w wolnych wnioskach? Proszę Państwa, ze względu na wyczerpujący się program i brak innych pytań, zamykam 35. sesję Rady Gminy Mstów. Bardzo dziękuję.